Myślę, że to, co łączy nas wszystkich, to to, że lubimy mieć w życiu błogosławieństwo. Lubimy mieć w życiu obfitość, a nie do końca podoba nam się, kiedy pojawia się brak. Ale chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że jedna i druga sytuacja jest naprawdę dogodną okazją do tego, by doświadczyć dobroci Pana Boga. Zostańcie ze mną. Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Mam nadzieję, że macie się dobrze i że wszystko w waszym życiu układa się po Bożemu, a jeśli nie, to niech ten odcinek pomoże nam wrócić na właściwe tory. Chciałbym dzisiaj zaprosić was do tego, byśmy otworzyli już na samym początku fragment z dnia dzisiejszego, to znaczy list do Filipian, 4 rozdział od 12 do 14 wersetu i potem przeczytamy od 19 do 20. Ponieważ są to czytania, jest to czytanie z dnia dzisiejszego właśnie w taki sposób podzielone. I chciałbym powiedzieć wam dzisiaj i podzielić się z wami czymś, co jest taką też moją refleksją, ale i doświadczeniem mojego życia odnośnie braków i odnośnie obfitości. Odnośnie momentów, kiedy w życiu ci brakuje i kiedy czujesz tęsknotę i pustkę i smutek. Myślę, że wszyscy znamy to uczucie. Ale i kiedy przychodzi obfitość, nagroda, czas, pomyślności. Jak w tych dwóch momentach znaleźć Pana Boga? Jak się w tych dwóch rzeczywistościach odnaleźć? Zobaczcie, bo o tym dziś mówi Słowo Boże. List do Filipian, 4 rozdział. Święty Paweł mówi tak. Umiem cierpieć biedę. Umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. I od 19. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Zobaczcie, że to słowo mówi dzisiaj do nas o takich dwóch miejscach w życiu duchowym, w ogóle w naszym życiu, w którym się będziemy znajdować. Nigdy Pan Jezus nie obiecał nam, że będziemy całe życie cierpieć, ale też nigdy nie obiecał nam, że będziemy całe życie chodzić z bananem na buzi, w sensie z zewnętrznych okoliczności, bo da się chodzić w trudnych sytuacjach z uśmiechem na twarzy, ale nigdy nie obiecał nam, że będziemy zawsze mieli komfortowe okoliczności i po tym, kiedy go spotkamy, życie będzie usłane różami. Wręcz odwrotnie, powiedział, że będziemy prześladowani i będziemy doświadczać różnych zmagań, cierpień i z własną cielesnością, i z tymi, którzy będą na nas nadawać i będą robić różne rzeczy dlatego, wbrew nam i przeciwko nam, dlatego, że idziemy za Ewangelią i za Chrystusem. Zobaczcie, że te dwie rzeczywistości to są rzeczywistości naszego życia i dobrze jest być przygotowanym na to, że jeśli dzisiaj przechodzisz przez pustynię, dolinę jakąś taką trudną w swoim życiu, to dobrze mieć tę perspektywę, że ona nie potrwa wiecznie, że przyjdzie moment, w którym się odbijesz. Przyjdzie moment, w którym przyjdzie błogosławieństwo, w którym przyjdzie pocieszenie. To są te dwa momenty w życiu duchowym według świętego Ignacego. I czas strapienia, i czas pocieszenia. I te dwie rzeczywistości w naszym życiu naprzemiennie działają. Dobrze wiedzieć właśnie o tej zasadzie, że po strapieniu przychodzi pocieszenie, po pocieszeniu przychodzi moment strapienia, czy jak śpiewa Budka Suflera Krzysztof Cugowski, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Ma to swoje duchowe uzasadnienie. I myślę, że takim moim doświadczeniem też życia z Bogiem jest to, że kiedy przechodzisz przez czas pustyni, przypominaj sobie te momenty, w których Pan Bóg doświadczał cię swoim błogosławieństwem. Przypominaj sobie te momenty, w których doświadczałeś cudu, doświadczałeś odpowiedzi na modlitwę, w którym widziałeś, że jest dobrze. A kiedy przechodzisz przez czas błogosławieństwa, nie wchodź w jakąś totalną euforię, ale miej w sobie gdzieś z tyłu głowy taką informację, że przyjdzie pewnie czas próby, ale przez to, co teraz doświadczasz, przejdziesz przez ten czas próby, pamiętając, rozpamiętując, medytując nad tym, co uczynił Pan Bóg w twoim życiu w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, w ostatnich latach. To jest ważna wskazówka. I chcę też się z wami podzielić taką refleksją, że zarówno w czasie błogosławieństwa, które lubimy, ale i w czasie posuchy, za którym nie przepadamy,
w jednym i w drugim momencie jest naprawdę niezwykła okazja do tego, by doświadczyć dobroci Boga. Bo kiedy widzisz odpowiedzi na modlitwę, jest to naturalne, ale czasami nie takie oczywiste, że to jest doskonały i dobry moment, żeby dziękować Bogu. Czasem zapominamy w dobrobycie o dziękowaniu Panu Bogu. Czasem, kiedy przychodzi dobrobyt i błogosławieństwo, zawdzięczamy dobro sobie, swojej pracy, swojemu trudowi i widzimy tylko tą swoją część w tym wszystkim. I znam ludzi, którzy doświadczyli uzdrowienia i odeszli od Boga, którzy doświadczyli łaski od Pana Boga. To są bolesne historie. I zniknęli, bo dostali, co chcieli, ale ich serca były nieprzemienione. Nie umieli dziękować w pomyślności. Nie umieli przypomnieć sobie, komu zawdzięczają pomyślność. Ale i ten czas, słuchajcie, trudniejszy, kiedy ci brakuje, kiedy nie masz, kiedy tęsknisz, kiedy masz niezaspokojoną jakąś tęsknotę w sobie. To jest naprawdę dobry moment, przychodzi jesień, więc to będzie pewnie doświadczenie wielu z nas, kiedy pojawią się różne emocje, nostalgia i tak dalej. To wszystko temu sprzyja, okoliczności. To jest dobry moment, żeby poświęcić więcej czasu na uwielbienie. Poświęcić więcej czasu na dziękczynienie Bogu. Wstań rano i zrób 5 minut dziękczynienia. Wstań rano i puszczaj przez te jesienne miesiące, tygodnie uwielbienie od samego rana. Niech to będzie pierwszy kwadrans, jaki zrobisz wstając z łóżka. Uwielbiaj Boga, uwielbiaj Boga, uwielbiaj Boga. I w tej ciemności zobaczysz światełko. I w tych trudnych sytuacjach, emocjach zobaczysz, że Bóg jest z tobą, że Bóg jest przy tobie, że naprawdę Jego obecność się gdzieś nie cofnęła, że Jego obecność się nie schowała, że On jest. Że On naprawdę jest. To jest możliwość, to jest naprawdę wielka możliwość, żeby w trudzie, w zmaganiu doświadczyć dobroci Boga. Nie wiem, czy mieliście taki moment w swoim życiu. Bo możemy ten moment pominąć, kiedy powiemy sobie, że w doświadczeniu trudu, osamotnienia Boga nie ma. Możemy minąć się z pocieszeniem, które Bóg nam wysyła, ze swoją obecnością, którą On chce nam dać. Kiedy wyłączymy ze swojej głowy taką świadomość, że On jest. Pamiętam, jak na obozie ostatnim naszym wspólnotowym gościliśmy Robiego Dawkinsa. Opowiadał tą historię, niezwykłą historię o tym, kiedy był więziony i torturowany, przenoszony z kontenera, w którym było minus kilkanaście stopni, do miejsca, gdzie był jak w saunie. I mówi, czuł, jakby cały był kłuty żyletkami. Zadzwonił do domu, bo dostał jeden telefon możliwy, żeby mu ktoś pomógł, żeby się tam dali mu telefon, żeby się pożegnał. A on poprosił o pomoc kogoś, najbliższą osobę z rodziny, i mówi, ta osoba powiedziała, ja ci nie pomogę. I mówi, czułem się najbardziej osamotniony na świecie. Czułem się, że nie ma nikogo. Nie ma nikogo ze mną. I to był najgorszy dzień mojego życia. Ale mówi, i wtedy zaczął płakać. Mówi, ale wtedy przyszedł Jezus i wtedy zacząłem doświadczać Jego bliskości, wtedy zacząłem doświadczać, że w tym najgorszym bagnie mojego życia, w tej największym osamotnieniu, jakie w życiu doświadczyłem, jest Jezus. I mówię, czułem Jego obecność tak, jak nigdy wcześniej w moim życiu. I chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że Jezus jest gotowy, by przyjść do największego bagna w Twoim życiu. Jezus jest gotowy, by zejść do tych otchłani, bagien, czeluści w Twojej duszy, w Twoim sercu, w Twoim życiu, w których dzisiaj się znajdujesz, żeby tam pokazać Ci, że jest. Że w tym ogniu, jak w historii w Starym Testamencie z trzema młodzieńcami, którzy byli w piecu rozpalonym, że On jest i że możesz biegać po tym ogniu i możesz być tam i się nie spalić, bo Jego obecność cię przetrzyma i przeniesie przez te trudne doświadczenia i zobaczysz, że przyjdzie moment, gdzie z tego bagna i z tego dołu będziesz przeniesiony Jego mocą do miejsca błogosławieństwa, do miejsca uzdrowienia, do miejsca życia, do miejsca, w którym Jego łaska objawi się mocniej niż ten środek piekła, w którym wydaje Ci się, że dzisiaj jesteś. I chcę Ci to dzisiaj powiedzieć, że miejsce ciemności, trudu, bólu, a nawet grzechu, tam gdzie dzisiaj potknęła Ci się noga, już nie wiesz, jak z tego wyjść, jest miejscem, w którym Bóg chce objawić swoją największą chwałę. Bo gdzie rozlał się grzech, tam rozlała się łaska. Tam, gdzie obficie rozlewa się grzech, tam jeszcze obficiej rozleje się łaska. To jest obietnica Pana Jezusa względem naszego życia. Więc dzisiaj, Panie, chcemy się złapać tej obietnicy. Chcemy się dzisiaj złapać Twojego Słowa, Boże. Chcemy się złapać Słowa, które mówi, że nigdy nas nie zostawisz i nigdy nas nie opuścisz. Chcę Cię dzisiaj prosić, Panie, byś przyszedł ze swoją mocą do życia każdej osoby, która teraz ogląda ten kwadransik. Szczególnie do tych,
którzy dzisiaj są w jakiejś dolinie ciemności, którzy są dzisiaj w miejscu, w którym nie wiedzą, jak już się wydostać, jak wrócić do Ciebie, co zrobić ze sobą. Już zrobili tak wiele zła i weszli w tak wielką otchłań, że nie wiedzą, jak z niej wyjść. Jezu, ja chcę dzisiaj wołać w Twoje imię, żebyś wszedł w te miejsca, bo Ty chcesz tam wejść. Wejdź do serc tych, którzy są już w beznadziei, którzy są w dramacie bez wyjścia i pokaż im, że Ty jesteś, że Ty ich przeprowadzisz, że Ty przeprowadzisz ich przez tą dolinę smutku, cienia, przez te sytuacje, które są już po ludzku nie do rozwiązania. Duchu Święty, zapraszam Cię, przyjdź i wyprowadź Twoje dzieci na wolność. Przyjdź i wyprowadź ich serca na wolność, aby nawet kiedy przyjdzie jesień ich życia, kiedy przyjdzie trud, kiedy przyjdzie nostalgia, kiedy będzie więcej pytań niż odpowiedzi, Ty będziesz odpowiedzią, która wystarczy. I niech to doświadczenie Twojej obecności będzie odpowiedzią na każde pytanie i będzie dzisiaj odpowiedzią na każdy trud w naszym życiu. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty, przyjdź z mocą, przyjdź ze swoją łaską i modlę się tym słowem, które dzisiaj czytaliśmy. A Bóg, mój Bóg, według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Niech Bóg zaspokoi w Chrystusie Jezusie każdą twoją tęsknotę, potrzebę i wszystko to, co z wołaniem twojego serca, niech będzie dziś zaspokojone w Jezusie Chrystusie, bo w Nim jest bogactwo, w Nim jest obfitość i w Nim jest dzisiaj wszystko, czego potrzebuje twoje serce i twoja dusza. Amen. Niech tak się stanie, niech tak będzie. Zapraszam was w środę i w piątki na ABC Charyzmatów, w środę do Krzyśka Sowińskiego, w piątki do nas, do mnie tutaj na kanał. Zapraszam was też na Biblia Audio, ściągnijcie aplikację Biblia Audio od listopada, pojawia się tam, będą pojawiać się moje rozważania do fragmentów Słowa Bożego czytanych przez znanych, cenionych, bliskich wam też pewnie aktorów. Wiele się dzieje, niech Bóg wam błogosławi, módlcie się za mnie, bo ja jeżdżę, posługuję i mam nadzieję, że w wielu miejscach spotkam się też z wami. Także zobaczcie na www.rozpalwiare.pl i na social mediach, gdzie jestem w tym miesiącu i mam nadzieję do wspólnego, szybkiego zobaczenia.